Dorota Tałosiewicz, ponownie witam Państwa w studiu w Polsce.pl. Nadajemy na żywo. Moim gościem jest Marcin Fiołek, dzisiejszy wydawca portalu w Polityce.pl. Dzień dobry. Porozmawiamy o tym, co dzisiaj na portalu. Oczywiście w tej chwili widzę na czołówce i myślę, że to będzie. Cały dzień czołówką portalu, cała Polska pamięta o bohaterach Powstania Warszawskiego. Trwają, trwają obchody 73. rocznicy zrywu 1 sierpnia 1944 roku, gdzie Warszawiacy, gdzie w ogóle Polacy mogą uczcić pamięć ofiar tego zrywu. No, główne główne obchody to oczywiście Warszawa, Powązki Muzeum Powstania Warszawskiego, wieczorem także. Koncert na Placu Piłsudskiego, szereg koncertów, spektakli, biegów upojętniających powstańców. Naprawdę naprawdę dużo, dużo wydarzeń. Wszystko to staramy się odnotować, wszystko to staramy się przekazać i zrelacjonować. Ale co cieszy, coraz więcej miast w Polsce, nawet czasem bardzo małych, napływają do nas sygnały właśnie, właśnie z całej Polski że pamięć o powstańcach warszawskich to nie tylko domena stolicy to, to także zatrzymujący się w połowie miasta mieszkańcy naprawdę małych miejscowości syreny które wyją dzwony w kościołach to pokazuje też wielkie, wielkie zwycięstwo polskiej pamięci historycznej polityki historycznej bo w ciągu tych ostatnich powiedzmy 15 lat udało się naprawdę naprawdę zrobić dużo, duży krok do przodu jeśli chodzi o pamięć o powstańcach. A tutaj warto podkreślić, że, że takim głównym inicjatorem, katalizatorem tej tej dobrej zmiany w pamięci byłby był świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, bo bez niego, bez jego zawziętości, bez jego woli politycznej, bez no, muzeum powstania, które on tak naprawdę Może zainicjowało. To w ogóle powstania. To nie byłoby w ogóle obchodów tak, nie na taką powstania, na taką, taką, Muzeum, powstania, muzeum Tak, by, muzeum no. i obchodów na taką skalę, bo to, byłoby jednak, to jest jednak duża, duża zasługa świętej pamięci prezydenta. Oprócz tego, że doniosłe wydarzenie uroczystości, świętowanie to jednocześnie też echa wczorajszej wypowiedzi prezydent stolicy Hanny Grunkiewicz Walc, która no nawiązała porównała może sytuację w Polsce do tej sprzed 73 lat, mówiąc, że każde pokolenie musi walczyć o wolność, nic nie jest dane raz na zawsze. Czy jeszcze na portal będą echa tej wypowiedzi? Myślę, że tak, ponieważ słowa pani prezydent. No idą w poprzek takiej dobrej, dobrej pamięci o Powstaniu Warszawskim, po, pamięci która łączy ponad podziałami dzisiaj partyjnymi, politycznymi. Wiemy dobrze, że powstańcy, ci, którzy żyją, są po różnych stronach barykady dzisiaj politycznej. Jedni wspierają Marsze KODU, drudzy są po, po, po stronie Prawa i Sprawiedliwości. I to się nie zmieniłoby, bo ja rozmawiałem ostatnio z dyrektorem Janem Łodakowskim, który ma na bieżąco kontakt z Powstańcami, i on, on mówi jasno: gdyby Powstańcy przeżyli przy Powstanie, gdyby do, dożyli do dzisiejszych czasów, a część z nich przecież dożyła ich, i chwała im za to. No to byliby naprawdę po różnych stronach barygady byliby zaangażowanie w różne inicjatywy często 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 idące jakoś tam pod prąd naszym naszym wyobrażeniom natomiast słowa pani prezydent wpisywanie rocznicy wybuchu powstania warszawskiego w taki partyjny codzienny spór nie przystoi mam wrażenie, że jako prezydent Warszawy tym bardziej powinna się powstrzymać przed tego typu określenia czy to ocena komentatorów ekspertów, jak ty sam osobiście oceniasz to osobiście osobiście uważam to za, 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 za bardzo przykry gest, bo są takie dziedziny życia politycznego w Polsce jak nie wiem polityka energetyczna polityka zagraniczna obrona suwerenności i właśnie polityka historyczna która, które powinny łączyć ponad podziałami partyjnymi Ja wiem że to brzmi tak być może dość dość naiwnie te ponad podziałami bo podziały są zawsze i będą i, i też dobrze że są bo to świadczy o pluralizmie naszej naszej debaty publicznej ale są takie miejsca gdzie powinniśmy się ugryźć w język I, i byłoby dobrze gdyby pani prezydent też to też to zrozumiała w końcu bo. Bo, chociaż jest już taką z gwiazdą, która powoli zachodzi na scenie politycznej, to byłoby dobrze, gdyby już nie, 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 nie szukała dziury w całym na koniec swojego urzędowania. Podglądam na bieżąco portal w polityce politycepl widzę, że też wysoko jest informacja o decyzji Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy to było około godziny dziesiątej nie wiem dokładnie o której bo tutaj mhm, tak, już, 10. o dziesiątej tak wystartowaliśmy ze studiem sąd najwyższy przychylił się do wniosku, prokuratora generalnego zawiesił postępowanie kasacyjne w sprawie ministra Kamińskiego to jest zaskoczenie dla ciebie nie nie jest zaskoczenie Myślę, że to jest dość oczywisty krok sądu najwyższego sędziów sądu najwyższego Dziwię się tylko że nie było to. Postępowanie zawieszone z urzędu tuż po tym, kiedy marszałek Sejmu zgłosił taki wniosek do Trybunału Konstytucyjnego i później prokurator generalny zwrócił się do Sądu Najwyższego właśnie po, 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 po o to, żeby zareagował. Natomiast już to, co ciekawe zauważyłem na Twitterze reakcję polityków Platformy Obywatelskiej, opozycji, także zwolenników opozycji, którzy widzą w decyzji Sądu Najwyższego polityczne działanie. To znaczy mm -hmm. było takie oczekiwanie, że Sąd Najwyższy będzie szedł pod. Pod prądem prawu nie, 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 nie licząc się z zapisami, i będzie Kamińskiego i byłych szefów CBA, dzisiaj ważnych ludzi w służbach specjalnych, do końca, mówiąc, nie gnębił. No tak się nie stało. Sędziowie sądu najwyższego zachowali się jak trzeba, chociaż trzeba Czyli powiedzieć. Czy też komentarze, że to jakby jakiś deal z panem prezydentem? No właśnie, tam pojawia, się taki, pojawia się taki, taka sugestia, że pan prezydent dał weto tym dwóm ustawom, między m.in. sądzie najwyższym, no to sędziowie sądu najwyższego zawiesili to postępowanie w ramach jakiegoś, Dilu. No gdyby się tak działo, ja w to nie wierzę, mówiąc szczerze, a gdyby się tak działo, to no to świadczyłoby jak najgorzej o samych sędziach Sądu Najwyższego. Sędziowie zawiesili do czasu wydania orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny, tak. czyli organ właściwy, który ma stwierdzić, czy pan prezydent miał konstytucyjną pre, konstytucyjną prerogatywę do skorzystania z prawa łaski. Konstytucyjną prerogatywę na pewno miał, pytanie o to na którym etapie postępowania no tak. sądowego mógłby to ją zastosować, bo tutaj trwają pewne spory. Chodzi o to, czy mógł Prawo łaski przed wydaniem przez sąd prawomocnego tak, wyroku. Dokładnie tak. Tylko, że konstytucja nic w tej sprawie nie mówi. Konstytucja, konstytucja mówi, że pan prezydent może skorzystać z prawa łaski. Po prostu. Ale to co ciekawe, tutaj jeśli już, jeśli już mówimy o tej sprawie, jeśli wejdziemy w piśmiennictwo, czyli te, te, te takie oceny prawne pisane w latach 90. jeszcze za prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego albo, albo, albo troszkę później. No to zobaczymy, że prawnicy, którzy dzisiaj są zbulwersowani taką, a nie inną decyzją pana prezydenta w sprawie ułaskawienia, pisali czysto teoretycznie, że prezydent polski, głowa, głowa państwa, ma prawo na każdym etapie postępowania. Yy. Dać akt łaski, tak, to znaczy u, ułaskawić. Mm, nie tak, sprawa, sprowadzając tę wykładnię do absurdu, to można powiedzieć, że pan prezydent ułaskawiłby ciebie, zanim na przykład popełnisz przestępstwo. Tak, w ciemno. No, można w ciemno. Można do absurdu sprowadzić to akt łaski. To, to prawda, stąd ta dyskusja jest potrzebna, bo to pewne regulacje prawne powinny być jednak bardziej precyzyjne. Ale wracając do tego o, 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 orzeczenia dzisiaj Sądu są Najwyższego, tego, to jest dość oczywiste i dziwię się politykom Platformy, którzy już dzisiaj na Twitterze widziałem, próbują. Ustawiać Sąd Najwyższy w roli No ja wiem sprzymierzeńca dzisiaj pana prezydenta Dudy, Prawa i Sprawiedliwości. No dopiero no, opozycja krzyczała, że zamach na Sąd Najwyższy, że Prawo i Sprawiedliwość chciało dokonać zamachu na Sąd Najwyższy po to, żeby zdążyć przed 9 sierpnia, żeby tak. przed m, decyzją, wydaniem decyzji tak. w sprawie ministra Tej decyzji, jak już wiemy, nie będzie, bo postępowanie bo jest zawieszone. Sąd jest ten sam. Tak. I tutaj jest takie są pretensje tak. do, do, do sędziów Sądu Najwyższego niedopowiedziane, ale i dopowiedziane, że, że powinien zachować się inaczej, że powinni. Że, mm -hmm. powinni, że powinni postąpić w drugą stronę, nie licząc się z prawem, to dziwne, bo, bo Trybunał Konstytucyjny jest, można mieć uwagi co do szybkości jego pracy co do charakteru jego pracy ale ale na pewno na pewno Trybunał istnieje i trudno dzisiaj mówić żeby Sąd najwyższy miał się zachować inaczej jeszcze Cię na koniec dodam, że 1 sierpnia to też jeszcze ważna data dla rodziców zwłaszcza dla rodziców wielodzietnych ponieważ, wystartowało, wystartował nowy nabór wniosków w ramach programu rodzina 500 Pamiętajcie państwo te wnioski nie są przyznane te pieniądze nie są państwu przyznane jakby do osiągnięcia pełnoletności przez dziecko co roku trzeba składać wniosek aplikować o te pieniądze. I właśnie teraz ten czas się zaczął. W tym roku to ważne. Nie będzie wyrównania, jeśli państwo się spóźnicie. Nie będzie takiego wyrównania za te miesiące, w, w, o które państwo się spóźniliście. Nie będzie takiego wyrównania jak w ubiegłym roku. Także warto pilnować. Ale z terminów. tego, co pani minister Afalską mówiła, mamy trochę czasu na złożenie takich wniosków. To nie jest tak, że to tylko tydzień czy dwa, tylko. Nie, nie no mamy, nie, mamy, 1, 1 sierpnia się zaczyna i tam chyba nabór jest to. to jest, chyba nie chcę kłamać, jest i, do końca października. Natomiast jeśli ktoś się. Spóźnik to nie dostanie wyrównania za ten czas, kiedy tego wniosku I Także nie tej złożył, sprawy pilnujemy tak, na także portalu. Pilnujcie. Proszę zaglądać, czytać wszystko. wszystko to na pewno wszystko będzie. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Zapraszamy na portal w polityce.pl. Teraz ja zapraszam na króciutką przerwę, a po przerwie Edyta Hołdyńska i Aleksandra Rybińska będą komentować bieżące sprawy polityczne. Ja już Państwu dziękuję do zobaczenia. Dorota łosiewicz.